Siema widzowie. Zobaczcie, jaką mamy pogodę piękną, godziną późną, cały dzień. Miałem wam to wcześniej nagrywać, żeby było fajnie. Popołudnie w zasieć sobie, fajna aura. No a tak to widzicie, jak to schodzi. No, jedziemy tak. Jedziemy z odcinkiem siewów u mnie. Widzicie, mazonka gotowa. Koło robiłem, niestety znowu kapeć. Tu trochę ziemią zaszło, ale się zbroliło. I co, znaczniki sobie naprawiłem. Mam koło od Stacha, tylko dętkę muszę zamówić u Seby. Będziemy zmieniać koło, ale już nie dzisiaj, ani nie jutro, bo trzeba siać, czasu nie ma. Zobaczcie, co mam tu za towar, zobaczcie, co stoi za sprzęt. Zaprawiarka do zboża. Jedziemy ze sprzętem. Luksus je. Po co siada? Jedną ręką nie założyłem kamery na głowę. O. Dobra, luksus jest. Zobaczcie. Wejdzie tu trochę ziarka. Zaprawiarka poszła w ruch. Czytaj betoniarka. Albo inaczej, betoniarka, czy tutaj zaprawiarka. No i tak, te worki rozerwane, które mi se rozdupcyłem nosząc je. Ale suche, aż się kurzy. Komary już dają popalić. Pierw to wezmę sobie na pierwszy strzał tam. Wpuszczę do betoniarki. Betoniarka dość spora, to jej sporo wejdzie. O. Niech się miesza. Żeby sobie taczkę. Żeby sobie, o kurwa, spód dziurawy. Żeby sobie taczkę wziąć. Żeby sobie taczkę wziąć i taczkę podstawić, żeby można sypywać. Dobra. Luksus jest. Dobra. To się fajnie zaprawia. Nie potrafi zaskoczyć. Betoniara potrafi zaskoczyć. Ta blokada coś nie chce dochodzić do końca. A dlaczegoż to? Coś się tu odprężenie pewnie przestawiło i dlatego. No nic. Trzymał jedną ręką i mieszamy. Ale się kurde, kurzy z tego. Suche zboże to. I tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy się ładnie zaprawi, czy nie. No to jest taka... To jest Orius Extra, zaprawa zbożowa. A druga, którą mam, to jest Syngenty. I zobaczymy sobie różnicę. Jak przezimuje, czy będzie pleśniegować, czy nie będzie. To już mgła tam wstaje. Po siebie, bo to pole całe zasieje sobie tym Oriusem. A dalej zobaczymy Syngentą to obok na przykład. I będzie fajne porównanie. Będzie bardzo fajne porównanie. O, zobacz. Muzyczka gra. Zaprawa gra. Dobra, znowu mi bateria rano padła, telefon się ładuje, jestem po chwilowej przerwie na obiad i tak, zboże ładnie zaprawione, no tak się zaprawia, widzicie, według mnie jest ok, także zobaczymy, co to będzie, jak zimę przetrzyma, także co, lecimy. Tu mam już zasiane 4 przejazdy z jedną ścieżką, 10 metrów. Rapki jeszcze jest, a jest. Jeszcze mi starczy bez dolewania, żeby tu się dokończyć i do wujka jechać zasiać. Dobra. Jedziemy. Siewnik zasypany prawie cały. Jeszcze by się tu pchało
30 kilo. Co miałem mówić, pogoda dzisiaj idealna na siew, 20 ponad stopni w cieniu. Chyba ostatnia taka pogoda w tym miesiącu, bo ja widziałem na radarze, że ma być później tylko chłodniej. Dzisiaj krótkim rękaweczku, chłodny wiaterek, chłodny, no ciepły wiaterek na październik i jest po prostu cudownie. No i tak, mamy tu te przejazdy, czyli jedziemy w dół i do góry już będziemy robili kolejną ścieżkę. To jest na jedną ścieżkę. Nie wiem, czy widać na kamerce to, czy nie widać, no ale gdzie było zasiane, powinno być widać, tak mi się wydaje, także widzicie, nasmarowałem sobie tu wszystko co jak trzeba. Szybko ta oponkę się wymieni i będzie luksus. Dobra. No pięknie mi się sieje, fajnie te grabki robią robotę z tyłu. To mi się najbardziej podoba. To mi się najbardziej podoba w tym siewniku. Co jeszcze mi się podoba? To mi się podoba jeszcze, że normy wysiewu bardzo dokładnie trzyma. Skrzynia jest napędzana z dwóch kół. Też to jest duży plus przy jakichś nierównościach i tak dalej. O, to jest wygoda ze znacznikami. Powiem wam tyle, że taki króciutki agregacik 2,5 metra, żeby był dosłownie na parę rapek tylko tych cienkich. I zarzucić obciążenie do ciapka i mógł wyjeździć z tym, no ale po co go tak męczyć? Będzie większy koń, to wtedy się przerobi ten mój kultywator stary na taką właśnie oto maszynę, agregat uprawowy, z niego się zrobi bez żadnego wałka, niczego, tylko agregat sami, za tym prosto siewnik bez hydropaka. Warzywa i ziemniaki, dobra, wszystkie są, żadna nie zatkana. O, zamykamy sobie tutaj, sik, jest zgitek i robimy sobie ścieżkę, na dwie rajki zamykam, dwie jakby, dwie sztuki wystarczą, wyjdzie około 30 cm. Szczelinka. Taka 30 cm szczelinka i według mnie to jest wystarczające jak na ciapka cieruskiego stacha. Także sobie lecimy. Wszystkie te bryłki, kutki, które tam jeszcze były nie zabronowane, to wszystko fajnie jeszcze rozbija. Z tyłu
kamień podejść, bo się przesypuje zboże, że siejemy ileś tam nasion nawet, bo nie mamy siewnika jeszcze do tego punktowego. Nie wiem, czy kiedyśkolwiek będziemy mieć, pewnie raczej nie. No i tak to wygląda. I czekaj, gdzieś mi się to zapchało. No jest, tu to coś. Kamień? Chciał kamień podejść. Nie wierzę, że... Widzicie? Jest dziadostwo podeszło i... Oj, nie sialiśmy, będzie dziura. Nie przekręciłem sobie wcześniej koła. Wszystkie sieją. Zaraz zobaczymy. Ta sieje, to sieje. Ta sieje. Siejesz, ta jest zamknięta, to nie będzie siać. To też, ta sieje. Wszystkie sieją, dobra. No nic. Pewnie na początku tam przejazdu nie będzie ta jedna ręka siana. No ale już trudno się nic nie poradzi. Niestety nie będę się cofał ze względu na to, że teraz jest przejazd ze ścieżką. No i niestety, o. Zobaczcie jak to wyjdzie tu. Przejdzie.
kolejne ziemniaki kawałeczek. No. Ale zebrało się trochę tego dziadostwa, nie? Bo wywrócę też tego z pola trochę, jak wiesz, jak ziemniaki wlupłem, to też zrobiło robotę, nie? Kurde. To łagodnie, jak to ona. Specjalnie tak zrobiłem, wyrobiłem, bo wcześniej był taki dół, nie? No. I zobaczcie, jaka fajna pogoda. No już się chłodno robi. Dwie godziny różnicy, a temperatura zmieniła się niesamowicie. Jesień. I zima, i tak to się kończy tegoroczny sezon, a sezon jeden się, nie wiem jak to ująć, sezon się kończy, zaczyna, teraz jest nowy sezon siewu, wóz, ale sezon się kończy robót w polu w tym roku, przestój znowu do wiosny i znowu będziemy myśleli co tu zaorać nowego, bo odejmę się tego pola tam do końca, zobaczymy. No. Dobra, widzimy się przy końcu. Jeszcze miniaturę trzeba zrobić. No i tak, siewy skończone. Sprzęt się sprawdził. No to co? Dzięki za oglądanie odcinka. Jak się podoba, to łapeczka. Wbijajcie na Instagrama. W opisie macie wszystko. Piotruś zaprasza. No, zapraszam. Łapki, subskrypcje. Mile widziane. Dokładnie. I jutro dalsze działania. Już ostatnie, że tak powiem. Ale wieje. Zimno. No i co? To ja kończę. Następny odcineczek od Stacha będzie. A potem jeszcze coś ode mnie i no, będziemy nagrywać. No także. I zapraszamy na Agrotech w Kielcach, bo to już w ten weekend, więc tak można nas tam spotkać. Prawdopodobnie sobota, niedziela będziemy, więc zapraszamy wszystkich widzów na bajerkę. Na bajerkę zapraszamy. Będziemy dawać jeszcze info na społeczności. Także trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie. Na razie.